Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie. Słowo dzisiejsze to Jonasz. Wiecie, złapałem się dzisiaj na tym, czytając ten tekst, że zachwyciłem się tą historią Jonasza. Zdumiewa mnie Jonasz. No, ten ucieczka od Pana Boga, ten pościg Pana Boga za nim, to przebywanie we wnętrzu ryby, no po prostu genialne. No Jonasz po prostu, który robi takie gigantyczne na mnie wrażenie. I nagle zrozumiałem, że nie tędy droga. To znaczy, zachwycam się Jonaszem bardziej niż w niejednym momencie czytania Ewangelii Jezusem. A to przecież coś tu nie gra. Bo Jonasz, o ile we wnętrzu ryby przebywał 3 dni i 3 noce, to Jezus dokonał czegoś o wiele większego. Jezus po śmierci przebywał 3 dni i 3 noce w grobie i z tego grobu wstał tylko po to, żebym ja i ty mógł żyć. I to jest dopiero zdumiewająca historia. Więc dzisiaj trochę biję się w piersi z powodu tego zachwytu nad Jonaszem i przekierowuję mój zachwyt na osobę Jezusa, bo wstyd mi, że nie zachwycałem się w wielu momentach Ewangelii aż tak Jezusem, jak zachwycałem się dzisiaj historią Jonasza. Dlatego, kochani, zobaczmy z perspektywy Jonasza rzeczy, których dokonał Jezus dla nas, a myślę, że ten zachwyt nad Jezusem będzie o wiele większy niż nad samą historią i osobą dzisiejszego proroka. Niech nas szczerzej błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. No i co, znowu Was proszę, łapki w górę i subskrybujcie nasz kanał. I proszę Was jeszcze o to, poślijcie do znajomych. Dziękuję.